Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget, tym razem Łowca, po raz kolejny ES38. No nie mogłem się pogodzić z tym, że zostaliśmy na tym 293 poziomie, więc stwierdziłem, że no muszę coś tutaj jeszcze podziałać. No mieliśmy pecha, jeżeli chodzi o to przebieranie, że ten 1% tak długo go po prostu szukaliśmy. Tak więc postanowiłem, że no jeszcze tutaj postaramy się powalczyć o ten trzeci w zasadzie 300 poziom na serwerze, bo na ten moment ma go tylko dwóch łowców, o ile dobrze tutaj widziałem. Dokładnie, no tutaj Hillard jest jeszcze dosyć blisko, ale mu dwóch brakuje. Tutaj jest jeszcze Pitbull, Upper Hate i tutaj Azuria i Dafug mają właśnie już powyżej 300. No postaramy się o ten 300. Nie wiem, czy mi się to uda, czy te bloki w lochach na pewno jakby jakoś padną, no ale postaramy się. Będę chciał tutaj też troszeczkę na towarzyszach zamieszać te bronie i tak dalej. Zobaczymy, jak to po prostu wyjdzie. Dobra, no na wstępie sobie tak naprawdę będę chciał tutaj podociskać. O, w ogóle jeszcze mnie tam pytaliście, dlaczego, co niektórzy oczywiście, dlaczego nie ulepszam tutaj, mam dużo surowcy u kowala, nie ulepszam tych itemków. No to jest, ja to sobie zostawiałem na ponad 300 poziom, aby poulepszać te itemki, ponieważ wtedy po prostu będę już miał jakby nowy ekwipunek na tym 300 poziomie i będę po prostu mógł te zaoszczędzone surowce wtedy przeznaczyć na niego, no bo już wiadomo, po 300 już ten progres zwalnia i tak szybko tutaj nie zmieniamy tego ekwipunku, aby tracić te surowce. No ale skoro wytaczamy, że tak powiem, cięższe działa, no to jak widzicie, ulepszamy tutaj to, co możemy, no wszystko razy 5, na pewno trochę nam statystyk mimo wszystko doszło. I okej, no w poprzednim odcinku w ogóle nie ruszałem Esterosu. Ten Esteros teoretycznie powinien paść, więc może tutaj troszeczkę na rozeznanie sobie go poklikamy. No tam 4 miliony. Zobaczymy, no może by nam padło, bo potem tam są jacyś chyba zwiadowcy, wojownicy. Generalnie 7 i 8, no tam bliska próba. 7 i 8 powinien mimo wszystko paść. No już tutaj zaczyna się świetnie, bo już zacięło, ale dobra, to już tak standardowo. No niestety powiem wam, że to może być z tego, że mam internet mobilny, bo w miejscu, w którym padł, dobra, super, bo w miejscu, w którym mieszkam, innego nie da rady mieć, dlatego też może, wiecie, jak tam wiatr zawieje czy coś, to może być brak zasięgu i przez to może właśnie tak się jakby, wiecie, zrywać to połączenie, że ten błąd, ten serwer nie odpowiada, wyskakuje po prostu. Dobra, wiecie co, no ja tutaj i tak ekwipunku nie mam jakby miejsca, więc i tak to będę musiał posprzedać, no już trudno, zmarnuję to, ale no trudno, tak jak mówię, no wbiliśmy w sumie, no ile, z 2/3 poziomu, więc nieźle. Dobra, no i teraz mamy królową matkę i to jest zwiadowca. No i czy my tego zwiadowcę jesteśmy tutaj w stanie kliknąć? No nie wiem, szczerze mówiąc, teoretycznie byśmy mogli, no tam 10 milionów mu zostało, jakieś tutaj fajne odrodzenia jakby nam posiadały, no to podejrzewam, że mógłby być do zrobienia, no tam 4 miliony, niecałe 5 w zasadzie, ale pewnie on jest do zrobienia. No na razie chcę tutaj podociskać te lochy, które mogę, że tak powiem, żeby jakby po ten 300 padł. Dobra, padło, super. Czemu mi nie dało w ogóle expa? O, teraz mi dało. No zobaczcie, że ten Esteros wcale tak dużo nie daje, ale zawsze mimo wszystko coś. Dobra, tu mamy na wszystkie cechy, więc chyba go też olejemy po prostu. Czy ja już wszystko dzisiaj rozmontowałem? Wszystko, więc no musimy sprzedać. No trudno, to jest po prostu strata nasza, no ale tak to wygląda. Tutaj patrzę, czy się na pewno wszystko nagrywa, bo szkoda by było tego filmu, żeby on po prostu, wiecie, no nie nagrywał się. Dobra, no i lecimy. Mamy wojownika. Co prawda potem jest Gurołaz, o ile pamiętam, na 9 poziomie, więc jego na pewno dzisiaj nie damy rady kliknąć. No ale tego wojownika myślę, że można by było. Myślę, że on tutaj jeszcze jest do zrobienia. To jest 8, bo dokładnie. Oj, tam jaka bliska próba. No on jest do zrobienia, jest. Tylko musimy tam jakieś krytyczki fajne walnąć. Musimy się tutaj poodradzać, robić to co należy zrobić, no i jako łowca, no i po prostu on padnie. No zobaczcie, że tam jakieś bliskie próby siadają. No ale dobra, poczekajcie, no ile jeszcze? Do 2850 myślę, że tutaj na niego zużyjemy, aby tutaj właśnie on popróbować go jeszcze, a jak nie, to jeszcze jakieś poboczne porobimy te lożki. Padł, dobra, 295, super, mamy jakieś rękawice. Na co to są rękawice? Dadią nam plus 3, to jest, są na złoto, więc zbytnio nas to nie interesuje. W sumie mogliśmy spojrzeć, czy
Poczekajcie, ile to nam daje? No nie, te rękawice mamy w miarę świeże. Więc dobra, w sumie to mogliśmy tamte itemy wrzucać, ale to były na wszystkie cechy, to nieważne, nie mogliśmy. Mamy coś dla maga. Czy to jest warte? No nie, nie, w sensie no niby daje 10, niby to. No dobra, podmienimy mu już, żeby było, bo nie trzeba dziury robić. Jakbym musiał dziurę robić, te 25 grzybów marnować, to jednak bym to olał, ale że tylko wystarczy 10, aby klejnot odzyskać, to myślę, że możemy to sobie po prostu zrobić. Dobra, mamy 295, prawie 296. Mamy też tutaj Górołaza, którego już, no to jest ogromny przeskok. No poprzedni wojownik miał 22 poziom, w sensie 22 tysiące siły, natomiast Górołaz ma 35. Tak więc nie ma możliwości go teraz kliknąć. No i co, teraz sobie popróbujemy tutaj jakichś tych pobocznych, te właśnie tego typu, żeby tutaj jakiegoś expa sobie uciułaś tylko i wyłącznie. Hemoridor nam już jeden padł. Mamy bossa orków, który też powinien paść, bo zobaczcie, że co chwilę dokładnie blisko. No to nam nie daje za wiele, ale wiecie, no ten exp tak naprawdę w tym momencie, gdy gonimy ten 300 poziom, no to jednak mimo wszystko każdy się przyda. Okej, no ten jeszcze by był w teorii do zrobienia i może by nam dał nawet 296 poziom. Przepraszam, że tak szybko mówię, no ale to jest dodatkowy materiał. Tutaj lecimy po 300 poziom jako trzeci łowca na serwerze, więc po prostu no chcę się wczuć, żeby to było coś fajnego. I mam nadzieję, że mimo wszystko wam się to przyjemnie ogląda. Dobra, no zużyjemy jeszcze na niego te powiedzmy 30 grzybów do 2750. W sumie to wam te walki powinienem pozapisywać i może na koniec wam pokażę te Esterosy głównie, bo to jest myślę, że takie ciekawsze. Dobra, padł, mamy 296, mamy jakieś rękawice, no to też lecą do sprzedania. Czy my tu jeszcze w ogóle, poczekajcie, to oczywiście sobie od razu dodamy. Tutaj zobaczcie, że rękawice zmieniliśmy, musimy pamiętać, bo w poprzednim odcinku z lochów niestety nie pamiętaliśmy o tych czarach, co nam też troszeczkę przeszkodziło, że tak powiem. No ale okej, poczekajcie. Co ja tutaj chciałem teraz robić? Wypadło mi z głowy szczerze. A, pozapisywać te walki, to w ogóle przede wszystkim. Poczekajcie, tu jest ta gruda ślamazarnica, potem jest królowa matka, to był zwiadowca i potem jest... i ten nam się chyba nie zapisał, za szybko go kliknęliśmy, więc no szkoda, no bo ten w sumie najciekawszy wojownik nam się nie zapisał, no ale okej, trudno, no, nieistotne. Dobra, tego Hemoridoru już tutaj dalej nie ruszymy, z tego no to jest mag, to nawet nie ma co tutaj próbować. Góry Olimp także, a nie, ruszyliśmy, chyba jednego kliknęliśmy przypadkiem i teraz mamy kogo? Teraz mamy wojownika, którego też w teorii byśmy kliknęli. Dobra, te 30 na niego zużyjmy. Wiadomo, to jest bardzo malutko expa, dlatego ja też tutaj nie chcę tych grzybów nie wiadomo ile wydawać, bo po prostu, bo nie ma to najmniejszego sensu, jakby tutaj nam dawało nie wiadomo ile expa, to wtedy byśmy mogli ewentualnie pomyśleć. Dobra, to olewamy teraz tak, uświęcona tradycją szkoła magii, mamy tutaj niestety maga, chociaż niestety, czy ja wiem czy niestety, on by może tutaj był do zrobienia, no tam 4 miliony znowu, zostają mu te próby jakieś w miarę można powiedzieć bliskie, no dobra, no na niego też tutaj zużyjmy jeszcze te 25 grzybów powiedzmy, no tu jakieś fajne krytyki, myślę, że on by był do zrobienia. No już na pewno powinniśmy broń, szczerze wam powiem, wymienić, ale to zrobię zaraz, jak już będę szukał sobie dla tych naszych towarzyszy. Dobra, no on tutaj nie jest do zrobienia. Nordyccy bogowie, czy tutaj on siądzie? Siadł, dobra, i to dosyć szybko. Kolejny, no zobaczcie, że to nam prawie nic expa nie daje. Tutaj mamy maga, który raczej nie siądzie, więc nie ma co go nawet tutaj szukać, w sensie nie ma co go nawet ruszać tutaj. Okej, no wieże nie ruszamy, bo to nam expa nie daje na ten moment, więc sobie po prostu tą wieżę olejemy. Dobra, mamy tornado i tornado nam powinno jeszcze tutaj posiadać do jakiegoś kolejnego bloka. Myślę, że tutaj pociśniemy jeszcze to tornadko sobie. Zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie, jak tutaj levelowo z tym tornadem nam pójdzie po prostu. No mamy jedno ruga i to jest już widać, że wojownik, no ale tym łowcom to tornado wcale nie powinno być takie, że tak powiem, ciężkie do zrobienia. No tam bliziutka próba, no bo jednak wiecie, no na tych wojowników odrodzenia są mimo wszystko dosyć dobre, więc no jakby, dobra, padł, super, kolejny padł i nie mamy miejsca w plecaku. Mamy jakiś łuczek, niestety na 3 statystyki, więc myślę, że jest on do olania. Wracamy tutaj, no jakiś level, czy nam się uda z tego uciułać, no zobaczymy, ale nie wydaje mi się, znowu nie mamy miejsca. Zawsze tu jakiś goldzik, zawsze jakieś statystyki, więc to na pewno się przyda. I mamy jakiś epik swoją drogą. Niewidzialny koszmar, to jest 331 tornado.
i on tutaj już jest mocniejszym przeciwnikiem, tak naprawdę. Dobra, no a nie, padł też, dobra, nieważne, nieistotne, kolejny padł, super. Brak miejsca w plecaku, mamy jakiś paseczek, ulepszona jakość przedmiotu. Szczerze mówiąc, to zostawimy, bo jak będziemy tutaj szukać jakichś itemków, no to ta ulepszona jakość będzie nam potrzebna, że tak powiem. Więc po prostu sobie sprzedamy hełm, bo on i tak jest do wiedźmy może być oddany po prostu, a sobie tą ulepszoną jakość zostawimy. Dobra, kolejny, mamy znowu wojownika. No teraz już 22,5 tysiąca siły on ma, więc dosyć dużo. Także dobra, no do 2,5 tysięcy grzyba na niego tutaj zużyjemy, zmarnujemy, że tak powiem. I co? No i będziemy się musieli wziąć jeszcze padu. Dobra, no to kolejny. Zwiadowca, no zwiadowca powinien być do zrobienia też. Bez większych problemów. No kurde, tutaj możemy tak sobie lecieć i lecieć. No niedługo mamy 2,97 poziom, także to jest akurat na duży plus. Możemy tutaj jakieś statystyki sobie dodać w sumie, bo tego golda mimo wszystko trochę mamy. Zostawimy sobie znowu, no powiedzmy tyle. Okej, lecimy dalej. No mamy tyranożaura, to jest znowu zwiadowca. Więc on dokładnie nam tutaj pękł. No i mamy wojownika bardzo trudnego, który nam znowu siadł. Kurde, zobaczcie jak te lożki pięknie idą. Kolejny. Kolejny to jest zwiadowca, dama z brodą, także siadł. No i co, jeszcze tutaj dwóch chyba i będzie level. Dokładnie, nawet jeden wystarczył, tylko że nam levela nie dało. O, teraz nam dało, bo się standardowo zacięło. Okej, mamy tutaj ulepszoną jakość przedmiotu znowu, ale te rękawice nie są jakieś super, więc poczekajcie, co my byśmy tutaj mogli... Chociaż nie, no my możemy przecież cały czas to rolować, ja też jestem głupi i zapominam o tym i sobie tutaj liczyć, że nam poleci coś fajnego, no ale tutaj akurat to nie jest zbyt fajne, więc okej. W sumie to sobie możemy przerolować, tylko najpierw spojrzymy jak tutaj ma wojownik. Wojownik ma 318 i to mu się zamieni na zręczność, znaczy na siłę, dokładnie, więc oczywiście mu to tutaj podmienimy. Za szybko mówię, ale to są duże emocje. Tutaj on ma pierścionek 373, więc on ma w sumie taki sam, także to idzie do kibelka i może nam się tutaj przyda komu innemu. Nie, on nam dał siłę, no tak, bo wcześniej dawał, a to ja mogłem na zwiadowcę też, kurde, no już błąd, no niestety, błędów tutaj mimo wszystko troszeczkę popełniam, ale okej, no mogłem to dać zwiadowcy. Jaki ma w ogóle zwiadowca pierścionek? No ma, nie, no w sumie ma tylko tam ile? 8 gorszy, więc tragedii nie ma, no ale mogłem to oczywiście zagrać lepiej, że tak powiem. Dobra, no i co my tutaj dalej? Czy to tornado my jeszcze jesteśmy w stanie tutaj sobie poklikać? No wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to już jest dosyć mocny wojownik. Okej, twierdza posępnego czerepu. Zużyjemy na niego tutaj ze 100. Chociaż nie, czy my chcemy marnować? Nie chcemy marnować. Chcemy sobie już tutaj poszukać od razu jakiejś broni. No i mamy jakąś klatę poczekajcie, bo my tutaj w ogóle ulepszoną jakość przedmiotu będziemy chcieli. Tutaj mamy już coś i jeszcze jakieś tutaj może coś znajdziemy, bo nie chcę tam rolować tego itemku, tylko zobaczyć, czy on nam się na pewno przyda. Premia do PD, no ja potrzebuję ulepszoną jakość jeszcze jedną. Tutaj nie ma żadnej runy. No, oj, skipnąłem runę, no mój błąd, dobra. Okej, no tutaj mamy łączną odporność, tutaj nic, łączna odporność, ulepszona jakość, dobra, jest, spoko, więc to sobie od razu zakładamy, żeby było. No i tak, 383, jaką ma klatę nasz ten, no on ma dosyć słabą, więc może nawet po prostu dla niego to sobie kupimy, żeby już tutaj było. Bo pamiętajcie, że jak macie itemek dla swojego łowcy, który jest właśnie dla Barbara, jak go kupicie ze sklepu i go dacie właśnie Barbarowi, to on zmienia się ze zręczności na siłę. To jest dosyć, myślę, że fajne. Dobra, szukamy tutaj jakiejś broni. Nawet dla samego siebie myślę, że na jedną statystykę poszukamy, no bo jednak tych leveli troszkę wbiliśmy. Zobaczcie, 25 średnich. Także okej, szukamy. Przy okazji może właśnie jakieś tutaj nam epiki będą lecieć. Czy tutaj, jakie on ma rękawice? 374, ale możemy to wyciągnąć i możemy sobie spróbować wymienić. No i niestety dla maga, a jakie ma w ogóle zwiadowca? No zwiadowca ma też dobre. Dobra, to ja nie mogę tak robić, to ja muszę po prostu patrzeć, co mi jest potrzebne. Na razie głównie się skupiamy na broniach i na tym, żeby jakieś runy miały, aby je sobie po prostu tym towarzyszom naszym podawać i przy okazji nam też coś poszukać.
Okej, no tutaj mamy na wytrzymałość, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o tego, plus 150 średnich, zobaczcie. Dobra, to dajemy mu, myślę, że nie ma akurat co się zastanawiać, jakąś tam runę ma, no nie jest na HP, w sensie jest na HP, nie ma tam jakiegoś super rozrzutu, ale grunt, że jest po prostu, także okej, no tu mamy na wszystkie cechy, więc olewamy. Lecimy dalej, lecimy, mamy coś na siłę, więc możemy sobie to po prostu wrzucić do kibelka i zobaczyć, na co nam wypadnie. Dla maga i na wytrzymałość, więc też nie jest wcale takie źle, takie złe, plus 36 średnich, także okej, myślę, że możemy podmienić i tak naprawdę nam potrzeba teraz tylko czegoś dla naszego wojownika, aby nam poleciało. O, mamy coś na jedną statystykę, no zobaczmy, coś dla wojownika i co, czy to jest o wiele lepsze, bo tak mi się w sumie nie wyda, no daje to średnie niby, chociaż wojownik tutaj akurat broń ma całkiem niezłą, bo pamiętam, że wojownikowi wczoraj chyba zmieniałem tą broń. 34 średnie, no nie jest to chyba warte tych poświęcenia tych statystyk, tak mi się przynajmniej wydaje, więc dobra, wojownika na razie tutaj oszczędzam. I może jeszcze tutaj dla siebie coś po prostu poszukamy, nawet jakieś, tak jak mówię, no, na samą zręczność. No tu bardzo fajny rozrzut, ale niestety nie było to właśnie na zręczność, tak jak mówiłem. Dobra, no szukamy dalej. Coś z runą, coś na zręczność i z fajnym rozrzutem. No rozrzuty tutaj, jak widzimy, są fajne, ale niestety statystyka nie jest odpowiednia dla nas. Mamy jakiś łuk, no co prawda na wszystkie statystyki, ale dosyć niezły. W sumie to możemy sobie go wyciągnąć. Tutaj coś mamy, ale takie mieszane. Wyciągnąć go sobie. Jak to wygląda względem Kunegundy? Plus 5, no ale rozrzut gorszy. Chociaż no, chociaż może jej damy w sumie, kurde, czemu by nie, no chyba lepiej mi się wydaje taki epik, aniżeli coś na właśnie na samo HP. Dobra, no lecimy dalej, szukamy, jest coś na zręczność, jest 15%, ale mi, a bo to sprawdzamy na tej, dobra, ile to nam daje, plus 23, dobra, to bierzemy dla siebie. To już jakby nie ma to tamto i okej, wydaje mi się, że to jest w miarę spoko, jeżeli takie zrobiliśmy tutaj mieszaniny, jeżeli chodzi o te bronie. No tutaj w sumie zepsułem, bo ulepszyłem sobie tą broń razy 5, a teraz musiałem znowu jakby, to mój błąd też, to tam mi możecie napisać w komentarzu, bo tam widziałem, że dużo osób się właśnie wypowiadało, że tam nieraz głupie rzeczy robiłem, faktycznie robiłem, nie powiem, że nie, ale okej, dobra, to sobie zmieniamy. Mamy tej zręczności troszeczkę więcej, HP mamy troszeczkę mniej, natomiast myślę, że 4 gemy na HP są tutaj jak najbardziej spoko i byśmy chcieli sobie jeszcze tutaj wydropić klucz do cyrku grozy, ponieważ no on, dobra, to już jest ten, czy nie ten? Nie, to jest niestety do nordyckich bogów, już myślałem, że tak szybko nam poleciało, no bo już możemy go wydropić, a na pewno tam w tym cyrku myślę, że coś możemy sobie podziałać ciekawego, tylko fajnie jakby on tutaj w miarę szybko dropił nam, no mamy coś na 368, więc to nie jest wcale takie dobre, jak my tutaj wyglądamy z kamykami, no wszyscy mają kamyki, więc po prostu to sprzedajemy. Szukamy dalej. Fajnie jakby nam ten kluczyk w miarę szybko poleciał, no bo to jest jednak dosyć kluczowe w tym ranie po ten właśnie 300 poziom. Okej, no coś dużego na inteligencję, więc możemy sobie w sumie sprawdzić. 4-4-6, no on tutaj ma 3-6-2, tutaj co ma? 3-5-6 ma w broni, więc dobra, wymienimy. W sumie te dwa itemki to możemy sprzedać, bo jakbyśmy potrzebowali jeszcze ulepszonej jakości, to sobie po prostu poszukamy. Dobra, lecimy cyk. No niestety, nadal nie ma, lecimy cyk. No nadal nie ma, oj, niedobrze się dzieje. Bo jednak dużo grzybów marnujemy na to szukanie tego klucza. Duży na szczęście. Jest mały na siłkę, jest duży na zręczność, 4,39, a co my mamy u siebie tutaj? My mamy u siebie 4,27, więc jest niezły, ale myślę, że u siebie i tak możemy te 3,79, 3,78 na przykład podmienić. To sprzedajemy, no dobra, lecimy dalej. Jest do cyrku chyba, bo tam był clown, już nie pamiętam, jak te klucze, dobrze, jest do cyrku, całe szczęście, więc spoko, tutaj sobie szukamy, no i co, no i lecimy może, najpierw ten cyrk zobaczymy, czy my tutaj jesteśmy w stanie w ogóle coś podziałać, no to jest wojownik, więc myślę, że on powinien być tutaj do zrobienia, no tam są jakieś bliskie próby, coś tam sobie działamy, ale nie wiem, szczerze mówiąc, no zobaczcie, że on tutaj się wydaje jako bardzo mocny przeciwnik, no ale spróbujemy do 1600 go, może się uda.
Jeżeli by on nie padł, to to się wrócimy tam do tego maga, no może tego maga, no tam 3 miliony były, kurczę, no ci przeciwnicy w tym cyrku i tak dalej, no to jest, są do zrobienia, ale tak naprawdę no tutaj się już zaczyna padł, dobra, nieistotne, świetnie, to możemy na razie odłożyć, najwyżej sprzedamy, jakby nam miejsca brakowało. Kolejny to jest ociemniały nożownik i to jest zwiadowca, no dobra, wydamy na niego do 1500, tak myślę. A nuż się uda tutaj coś kliknąć mimo wszystko. Natomiast jeżeli by się nie udało, no to wejdziemy sobie tam do tego maga i tego maga spróbujemy przepuszować. Dobra, padł. 2,98 level, super. Mamy jakąś tutaj maseczkę dla zwiadowcy. Czy ona jest okej? No nie jest taka wcale super, więc dobra, olewamy to. Co my teraz mamy? Teraz mamy karłowa tego gnoma. No, dawaj. Nie zacinaj mi się teraz. Oj, powinienem im rozdać poziom. Czemu ja mam tak mało golda? Nie wiem w sumie. Chyba wydałem na te bronie, jak tam zmieniałem, powinienem mieć więcej, żeby tutaj ich w miarę w razie czego ulepszać, ale dobra, lecimy dalej, lecimy, nie ma co tutaj, myślę, się zastanawiać. Padł kolejny wojownik, świetnie, mamy prawie 299 poziom, mamy jakąś broń dla Kunegundy, no co prawda minus 8 średnia, ale wydaje mi się, że rozrzut bardzo fajny i że jest ona warta podmianki, no pewnie średnie, dlatego są mniejsze, że tutaj korzystaliśmy z ulepszonej jakości przedmiotu, jak dropiliśmy tamtą. Dobra, lecimy dalej. To jest dama z brodą, no i powiem wam, że dama z brodą to jest wojownik, no i on powinien tutaj pęknąć. Zużywamy na niego tak ze 100 grzybków do 1400. Jeżeli by nam się to oczywiście nie udało, no to wracamy tam z powrotem. No skoro w tym cyrku już ruszamy tych naszych przeciwników, to podejrzewam, że i właśnie w tym poprzednim lochu powinniśmy tutaj ruszyć właśnie tych naszych przeciwników. No ale zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. No tak, no trzeci łowca, 300 poziom na serwerze, byłoby to naprawdę fajnie. No już jesteśmy na ten moment, o ile tam się nic oczywiście nie zmieniło w rankingu, jesteśmy na pozycji trzeciej, bo jednak jeden z tych łowców ma właśnie 298 poziom, aczkolwiek ma po prostu mniej expa. Ale myślę, że my tutaj no bez większych problemów powinniśmy jeszcze tutaj to przepchnąć. No ten cyrk grozy nam nie chce, kurde, paść. Powiem wam, że chciałbym zostawić sobie tutaj 1000 grzybków, nawet po wbiciu tego 300 już tutaj nie bardzo cisnąć. Dlaczego? Ano dlatego, że chciałbym zrobić wam pewną niespodziankę, no ale to jeszcze zobaczymy. Dobra, no przeskakujemy na tego wojownika, w sensie wojownika, na tego maga. Zobaczymy, czy on tutaj jest faktycznie do zrobienia. No powinien być w teorii. Bo jednak w tej strefie mroku, no przeważnie poprzedni log jest lżejszy od kolejnego, no ale że to jest właśnie mag, no to może nie być wcale takie łatwe dla nas do zrobienia. No dawaj, kurczę, no bronie macie nowe, pachołki, powymieniamy wszystko, 800 tysięcy, no nie, on jest do zrobienia. No tam na tego woja się dziwię, że tak dużo wydaliśmy, bo w miarę ten cyrk nam szedł, no teraz nam 1 000 000, 3 miliony, no co chwilę tutaj jakaś bliska próba. No już chyba tutaj ciężko mi będzie cokolwiek, w sensie mogłem jeszcze sobie itemki oczywiście pozmieniać, no ale nie chcę, chcę to po prostu docisnąć, bo wiem, że to aż tak dużego znaczenia mieć nie będzie, jeżeli tam te parę statystyk wbija. Dobra, mamy 299, super, cyk, no i co, mamy coś na zręczność, możemy to od razu podmienić, tej naszej Kunegundzie, pyk, dobra, lecimy dalej, mamy twierdzę posępnego czerepu, mamy wojownika, no i ten wojownik powinien paść i powinien nam dać 300 poziom, szczerze mówiąc. Tylko właśnie, no czy on padnie? No tutaj jest potrzebna jakaś fajna próba. Myślę, że w tych 250 grzybach się mimo wszystko zamkniemy, aby to dobić. Także no zobaczymy. No fajnie, są emocje, podobają mi się zawsze weekendy. Dobra, zobaczcie, ile nam expa brakuje. No to już samą mawką dobijemy. Mamy coś znowu na zręczność. Tu mamy punkty życia? Nie. To w zasadzie byśmy mogli sobie dać, ale okej, to jest na ten moment nieistotne, temu na razie nie dobijemy. I co tutaj więcej? Pyk. Czy my tutaj chcemy mu... No nie, ten jest słabszy. Dobra, no na razie zostawimy. Może zamkniemy już tą twierdzę, powiem wam szczerze. W teorii powinniśmy już tą twierdzę zamknąć. No oczywiście ten 300 to już jest tylko formalność, ale tutaj jeszcze te ze 120 grzybków sobie będę chciał po prostu... Padł, mamy wierzchołek góry lodowej, osiągnij poziom 300. Mamy coś dla wojownika, mamy 300 poziom jako trzeci łowca na serwerze. Biorąc pod uwagę, jak tutaj dużo grzybów powydawali tutaj właśnie Azuria i Dafuk,
W sensie, poczekajcie, a tutaj jest. W sensie, no wiem ile wydał Dafu, nie wiem dokładnie ile wydał Azuria, więc jakby nie będę się tutaj wypowiadał, ale wiem, że no na pewno dużo i o wiele więcej ode mnie, więc no jako trzeci na serwerze myślę, że i tak nie jest to zły wynik. No zobaczcie, no tutaj mamy Hillarda 2.98, mamy Pitbulla 2.96, mamy Aperheida 2.92, więc no jest okej. No tutaj Cortez jest 290, także okej, no udało się, fajnie. Zaraz wam tutaj wszystko popokazuję rankingi, bo mi pisali na Discordzie, że fajnie zrobić sobie taki, a nie mamy miejsca, fajnie sobie zrobić na Discordzie takie, na odcinku w sensie, takie podsumowanie jak wygląda serwer, ale okej, okay, no jeszcze spróbujemy tą twierdzę docisnąć, żeby właśnie sobie tutaj, żeby już mieć to z głowy, bo to jest myślę, że do zrobienia, skoro ruszyliśmy cyrk, to i to powinniśmy zamknąć. Ale dobra, będę tutaj chciał, do 1100 sobie już zużyję, zamknę to zamknę, nie to nie, no cel jest tak naprawdę wykonany, więc myślę, że nie ma tutaj jakby co już tak na chama pchać. Oczywiście można by było też 1000 grzybów przeznaczyć na właśnie popchanie jeszcze tych lochów, bo na pewno by nam tutaj jeszcze coś posiadało. Dobra, siadło, więc spoko, no 301 żeśmy sobie wbili, mamy tutaj dla maga coś. Poczekajcie, my to w ogóle chyba klikaliśmy bez jednego czaru, czy ja jestem, nie, dobra, już myślałem, że tak, ale nie, no tych sobie muszę tutaj ulepszyć, jak sobie oczywiście wbijemy golda troszeczkę z tych misji, zostało nam jeszcze tutaj troszeczkę paska, no robiłem tą awanturniczość i taki byłem, powiem wam, no taki smutny trochę, że tak słabo nam poszło, że tyle na to przebranie wydaliśmy i tak dalej, więc no okej, okay, no itemki mamy już stare, bo jednak wbiliśmy 15 w sumie poziomów odkąd się przebieraliśmy, no ale mimo wszystko myślę, że jest okej. Tu już nie będziemy ubierać, nie będziemy się już tutaj nic tutaj działać, bo myślę, że nie ma to największego sensu, najmniejszego sensu w zasadzie. To sobie sprzedamy, to sobie zostawimy, będzie do kibelka. I co? I jaką mam dla was niespodziankę? Jako już udało nam się wbić ten 300 poziom, czyli tak naprawdę osiągnąłem to, co chciałem. Oprócz tego, no jakby nie mam już tutaj parcia, żeby co dalej tutaj expić, no bo to jednak wiecie, powoli się do tego wszystkiego dojdzie. W tym cyrku mamy tą damę, no ona by może padła, tutaj jakieś tornada może byśmy porobili. Tutaj w sumie tą wieżę jeszcze możemy parę razy spróbować, bo może ona by padła, no wieża to się akurat zawsze przyda. Tak jak mówię, no do tego 1100 dokładnie, nam tutaj jeszcze jedna padła, kolejna nam padła. To mu daje, w sumie możemy mu tutaj wziąć, pyk. Możemy mu tutaj podmienić, tutaj ma jakieś, ale to na wszystkie cechy to na razie zostawimy, będzie na jutro do kowala. I co, i czy oni padną? No padli jeszcze oni, więc też to zostawimy, jedno miejsce nam w sumie wystarczy, możemy ich już tutaj poulepszyć do swojego poziomu. Niechcący zrolowałem standardowo, pyk, 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 tego jeszcze ulepszymy, cyk, pyk, no i co? 7 krasnali, czy oni są jeszcze do zrobienia? Są jeszcze do zrobienia, zobaczcie, hełmik co prawda daje nam dosyć sporo, w sumie to wyrzucimy, bo te nam dają dosyć dużo kryształu, czy tutaj jeszcze możemy coś machnąć, no bo widzicie, że ta wieża jak tutaj magów nie ma, to ona siada dosyć szybko, no ale dobra, ten chociaż no tam 16 milionów, no pewnie też by jeszcze siadł, jeżeli byśmy się chcieli napinać, więc może do tych 1060 sobie po prostu zbijamy w sensie grzybków. I okej, okay, no jako już wbiliśmy, tak jak mówię, no jako trzeci właśnie łowca na serwerze ten 300 poziom i jako już można powiedzieć, że dosyć fajnie nam to wszystko wyszło. Myślę, że tutaj w miarę z głową zagrałem, nie tak chaotycznie jak na pierwszych dwóch odcinkach. No to co? No to kupimy sobie złotą rameczkę, tak? No myślę, że już niektórzy się tutaj domyślali, kupimy ją sobie na odcinku jako takie zwieńczenie. Pisaliście mi już tam o tej złotej ramce kiedyś, ja mówię, że na razie jest za dużo jakby rzeczy do roboty, aby z 1000 grzybów marnować. I nadal uważam, że te 1000 grzybów mogłem przeznaczyć, żeby się tam jeszcze delikatnie poprzebierać, żeby jeszcze coś tutaj popchać, żeby jeszcze ten level oczywiście docisnąć. Ale to zrobimy w swoim czasie, a na ten moment tego łowcę, można powiedzieć, zostawiamy na jakiś czas, bez lochów, bez niczego i sobie tą rameczkę kupujemy. No jak to wygląda? No tutaj on nas będzie przekonywał, że ta ramka faktycznie nic nie daje, że jest ona bezwartościowa i tak dalej, i tak dalej. Czy jesteśmy pewni? Tak, tak. I mamy złotą ramkę, kolejna postać dołącza do jakby kolekcji, został jeszcze wojownik, na którego też pewnie prędzej czy później przyjdzie czas, no bo na wojowniku jednak nadal jest dużo rzeczy do roboty.
Także okej, no mamy złotą rameczkę, jestem bardzo zadowolony, jak to wszystko się dzisiaj potoczyło. Mam nadzieję, że i wam oczywiście odcinek się podobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić standardowo kciuka w górę, możecie pisać komentarz, o treści 300, możecie co, wbijać na Discorda dla widzów, no tak jak mówię, łapkować, subskrybować z dzwoneczkiem i co tylko byście chcieli. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że taki maraton, dłuższy nawet, więcej odcinków zawierał niż się spodziewałem, wam się podobał. Trzymajcie się i widzimy się jutro w maratonie z Wojownika. Pewnie już nie tak efektywnym jak ten, no ale mimo wszystko nadal będzie to maraton. Dziękuję raz jeszcze za oglądanie, trzymajcie się i cześć!